5G to nazwa technologii sieci mobilnej zestandaryzowanej przez organizację 3GPP w release'ach 15, 16 i 17. 3GPP jest globalną organizacją standaryzującą telefonię komórkową. Zajmuje się trzema obszarami standaryzacji. Standaryzuje sieć dostępową, sieć rdzeniową i usługi rozumiane jako obszary zastosowań. 3GPP zestandaryzowała telefonię komórkową 3G, 4G, teraz zestandaryzowała 5G. A mówię to po to, żeby wyjaśnić, żeby jasne stało się to, że 5G to nie rewolucja, a ewolucja. Kolejny ewolucyjny krok w rozwoju telefonii komórkowej. Standard 5G definiuje trzy nowe obszary zastosowań. Ulepszony internet szerokopasmowy, komunikację bardzo wiarygodną i o niskich opóźnieniach oraz masową komunikację maszyn. Na chwilę obecną, mamy pierwszy kwartał 2020 roku, zamknięta jest standaryzacja usługi internetu szerokopasmowego. Zamknięcie standaryzacji dla pozostałych dwóch usług planowane jest w połowie 2020 roku. Jeśli mówimy więc o testach 5G prowadzonych w chwili obecnej, mamy na myśli testy usługi ulepszonego internetu szerokopasmowego. Warto o tym pamiętać. 5G definiuje nowe pasma częstotliwości. W naszym polskim przypadku będą to częstotliwości w pierwszej kolejności z zakresu 3,4 do 3,8 GHz, w terminie późniejszym pasmo 26 GHz, a prawdopodobnie w terminie jeszcze późniejszym pasmo 700 MHz. Kolejną rzeczą, którą wprowadza 5G, to są nowe szerokości kanałów radiowych. W 4G maksymalna szerokość pojedynczego kanału radiowego wynosi 20 MHz. 5G dla zakresów częstotliwości z niższych pasm maksymalna szerokość wynosi 100 MHz. Dla częstotliwości z pasma 26 GHz, ta maksymalna szerokość kanału radiowego wynosi już 400 MHz. Co to oznacza dla klienta? Dodatkowe pasma częstotliwości oznaczają dodatkową pojemność sieci, a szersze kanały komunikacji oznaczają większe prędkości transferu danych. Testy mają pokazać nam działanie sieci 5G w realnych, miejskich, dość trudnych warunkach radiowych. W tym celu wykorzystaliśmy komercyjne stacje bazowe, podłączyliśmy je do sieci rdzeniowej, a następnie wspólnie z naszymi klientami rozpoczęliśmy korzystanie z sieci i ocenę, czy ciągłość połączeń, czy prędkości uzyskiwane, jak i zasięg stacji bazowych są na poziomie odpowiednim dla sieci komercyjnej. Testy prowadzimy z naszymi partnerami po to, aby móc również ocenić i porównać ich urządzenia. Jeśli chodzi o szczegóły testów, testy prowadzimy w Warszawie, Lublinie i Zakopanem. W Warszawie wykorzystujemy 10 stacji bazowych, z których 8 zlokalizowanych jest na Ochocie i częściowo na Woli. Zapewniają one wspólne pokrycie, dzięki czemu mamy możliwość testowania mobilności usług. 9. stację mamy na Powiślu. 10. stacja jest na Instytucie Łączności. Instytut Łączności ma zamiar prowadzić testy łączności z dronami za pośrednictwem sieci 5G. Testy w Lublinie są organizowane na 10 stacjach. Tam również mamy spójny obszar zasięgu. Testy i w Lublinie, i w Warszawie prowadzone są na zakresie częstotliwości 3,4, 3,8 GHz. Natomiast testy w Zakopanem prowadzimy na jedynej takiej stacji w Polsce, która wykorzystuje pasmo 26 GHz. Częstotliwości te mają krótszy zasięg niż to jest dla 3,4, 3,8 GHz. Natomiast dzięki temu, że zdefiniowany jest dla tego pasma kanał radiowy o szerokości maksymalnej 400 MHz, uzyskujemy tam znacznie większe prędkości. Testy pokazały, że sieć 5G zapewnia dodatkową pojemność oraz uzyskiwane transfery danych są większe niż to jest w sieci 4G. Jak najłatwiej pokazać różnicę pomiędzy technologią 4G a 5G?
przeprowadzając na przykład speed testy. Akurat jesteśmy w tak dobrej sytuacji, że posiadamy dwa telefony i pokażemy na jednym telefonie speed test dla technologii 4G, na drugim dla technologii 5G. W miejscu, w którym się znajdujemy, mamy zarówno sieć 4G z trzema agregacjami, jak i sieć 5G na paśmie 3,4,3,8 GHz z kanałem szerokości 80 MHz. Kanał szerokości 80 MHz, który mamy w technologii 5G, jest dwa razy szerszy niż ten, który agregowany jest w trzech pasmach technologii 4G, które są tutaj obecne. Szerokość kanału przekłada się wprost na osiągane prędkości. Im szerokość kanału większa, tym prędkości transmisji danych większe. Pierwsze sieci 5G będą zapewniać przede wszystkim szybki transfer danych i większą pojemność sieci. Analogicznie jak w rozwiązaniach testowanych przez Orange w Lublinie i Warszawie. Uzyskiwane prędkości będą zapewne większe niż średnie w dotychczasowej sieci 4G, co powinno pozwolić na przykład na rozwój usług gier w chmurze z jakością 4K. Należy jednak pamiętać, że uzyskiwane prędkości będą mniejsze niż maksymalne prędkości uzyskiwane podczas testów, szczególnie tych testów laboratoryjnych. Drugą korzyścią zapewnianą przez komercyjne sieci 5G będzie zwiększenie pojemności sieci. Eksploatowane sieci 4G w niektórych miejscach już w chwili obecnej dochodzą do granic swoich możliwości. Sieć 5G doda pojemności, dzięki czemu będziemy w stanie obsłużyć większą liczbę użytkowników, zapewniając im prędkości umożliwiające korzystanie z usług streamingu muzyki, streamingu wideo, nawet w najbardziej zatłoczonych miejscach.